Dla wielu Gdańszczan jest on najbrzydszym budynkiem w mieście. 17-piętrowym kolosem, który przez swoje dominowanie nad gdańską starówką rujnuje jej klimat. Jest to również symbol czasów, które dla aktualnej stolicy województwa pomorskiego były czasem terroru i walki o lepsze jutro. Przez swoją lokalizację tysiące Gdańszczan zmuszonych jest widzieć budynek, który przez sposób, w jaki został zbudowany, jest zaliczany do tzw. trzonolinowców. Oto gdański zieleniak. Lata 60. w Gdańsku to dość ciekawy temat. Populacja miasta liczyła wtedy 290 tysięcy mieszkańców, odbudowywana była starówka miasta, a stocznia prężnie się rozwijała. W tych latach zapadła również decyzja o budowie wieżowca w centrum Gdańska. Architektami budynku byli Stanisław Tobolczyk oraz Jasna Strzałkowska. Życiorys pierwszego z wymienionych architektów jest bardzo ciekawy. Stanisław Tobolczyk, członek AK, był więźniem obozu koncentracyjnego KL Stutthof, czyli oddalonej o 38 km od Gdańska Fabryki Śmierci. Stanisław przeżył wojnę, a w 1951 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wracając jednak do budynku, jego budowa znacznie różni się od pozostałych wysokościowców budowanych w tym okresie w ludowej Polsce. Był on budowany przy użyciu szwedzkiej techniki budowlanej. Polegała ona na postawieniu dwóch filarów, na których łączone były piętra. Jednakże piętra były zawieszane od góry do dołu, a filary zmieniano później na klatki schodowe. I tak oto, 15 grudnia 1971 roku oddany do użytku został biurowiec, którego właścicielem zostało Centrum Techniki Okrętowej. Wysokość budynku to 90 metrów, jednakże jest to wysokość całkowita. Jeżeli brać pod uwagę wysokość do dachu, to omawiany przez nas budynek liczy 72 metry, czyli zaledwie 6 metrów mniej od wieży Bazyliki Mariackiej. Powierzchnia biurowa to 18 300 m2, a w budynku pracuje kilkadziesiąt różnych firm. Właściciel budynku w 2013 roku chciał sprzedać go za kwotę 67 milionów złotych, jednakże nie znaleziono żadnego kupca. Mimo atrakcyjnej lokalizacji, budynek jest nie najlepiej wyglądającym, a przez swoją budowę również sprawia wiele problemów. Myślano także o przebudowie zieleniaka. Nie doszła ona do skutku, ponieważ wymiana okien w budynku jest niemożliwa z uwagi na to, iż stanowią one część elewacji, więc jedyną opcją zmiany budynku jest jego wyburzenia. I to na tyle na ten odcinek. Jeżeli spodobał Ci się materiał, możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz napisać swoje odczucia na temat zieleniaka. Jestem niezmiernie wdzięczny za tak dynamiczny rozwój kanału oraz w jakim kierunku to zmierza. Do widzenia.